Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Tematem dzisiejszego odcinka będzie coś, co media okrzyknęły mianem kwarantanny rządu. Coś, co okazało się kuriozum, bo trwało około doby, ale ewidentnie czemuś służyło, coś przykrywało i coś wywołać miało. I bardzo możliwe, że cele te zostały osiągnięte. Będzie o tym w dalszej części tego vloga. Najpierw jednak merytoryka, która pokaże Wam, jak dużo jest tu absurdów i bardzo dziwnych zbiegów okoliczności. Począwszy od tego, że dziwnym trafem tak zwana kwarantanna rządu trwała mniej więcej tyle samo, co medialna choroba pana Szumowskiego. Podkreślam medialna, a nie prawdziwa, bo myśmy się w, z mediów dowiedzieli, że pan Szumowski jest chory w poniedziałek, a we wtorek z tych samych mediów dowiedzieliśmy się, że pan Szumowski już jest zdrowy. Po tym jak został w międzyczasie złapany na tym, że był samochodem w sklepie, czyli za czyn taki, za który pewna kobieta już w 6 miesiąc siedzi w areszcie śledczym, nie wypuścili jej z tego, co wiem. I grozi jej do 8 lat więzienia. No, ale pan szumowski w międzyczasie wyzdrowiał, więc mógł. Bardzo ciekawa sytuacja, prawda? No i teraz też doba. Doba, moi kochani, nawet ym, tylko podkreślam, no, ta pani formalnie to była na kwarantannie, a pan szumowski formalnie już ja, jak według oświadczenia pana szumowskiego, bo nikt tego nie sprawdzał, już z kwarantanny był zwolniony, bo wyzdrowiał. Yy, I teraz ciekawostka jest taka, że Akcja z tą kwarantanną rządu yy, też zaczęła się w poniedziałek i też zaczęła się we wtorek. Ciekawostka, prawda? Taka zbieżność nie tylko co do czasu trwania, ale też co do dnia rozpoczęcia, dnia zakończenia niesamowite. Wszystko, słuchajcie, zaczęło się od pana Czarnka. Yy, to jest pan, który teraz jest Posłem prawa i sprawiedliwości, ale jak zostanie zaprzysiężony, to będzie ministrem i to bardzo takim dużym i ważnym ministrem, który będzie się zajmował kształtowaniem nowych pokoleń, no bo takie będą kolejne pokolenia Polaków, jak wykształcone zostaną, a pan czarnek w wielkim skrócie będzie takim superministrem od kształcenia Polaków, no i pan czarnek był przez ostatnie kilka dni odkąd się dowiedzieliśmy, że on zostanie tym superministrem, był grillowany w mainstreamowych mediach, powiedzmy niesprzyjających prawu i sprawiedliwości. Tak w wielkim skrócie tylko powiem, że pan Czarnek ma dość specyficzne poglądy i na koncie całą masę różnych wypowiedzi, które jakby to ładnie powiedzieć, nawet w środowiskach Dość skrajnych, wydają się skrajne i nieakceptowalne. Tak to bym powiedział, no no, pan Czarnek dużo rzeczy mówił i chce wierzyć, że one były wyci wyciągnięte z kontekstu i że tak naprawdę to chodziło mu o coś innego, no niemniej jednak mówił rzeczy straszne, czym dawał po prostu wodę na młyn wszystkim tym, którzy go nie lubią, Prawa i Sprawiedliwości nie lubią, a że pan Czarnek chętnie brylował w mediach, e, między innymi był prawie, że stałym gościem e, takiego programu Studio, po Studio Polska. To jest taki program, który już z powoli E, niby polityczny, ale zajeżdża trochę Jerrym Springerem. E, tam się bardzo ostro kłócą, wyzywają. Generalnie taka, taki pato stream tylko w studiu, ładnie zrobiony z udziałem dużej ilości ludzi. No i jeszcze wody nie zerują, ale mm, po prostu poziom dyskutantów jest bardzo różny. Od bardzo wysokich, naprawdę kulturalnych ludzi, którzy kulturalnie próbują tam dyskutować, po patolkę. I właśnie czyli to, to jest taki mniej więcej format jak Jerry Springer, no jeszcze się nie biją, tak? Ale, ale już chyba tam dwa czy trzy razy było tak ostro, że, że naprawdę ludzie się zastanawiali, tak? No i tam on, on, on sobie tam brował w tych mediach i wielu innych, także było z czego robić, że się tak wyrażę cytatem. No i ten pan czarnek, słuchajcie, w poniedziałek. Miał być zaprzysiężony na tego superministra, a razem z całym rządem. Tutaj taka ciekawostka. Eee... W sumie powinienem zrobić o od tym oddzielnego vloga, ale ostatnio jest tak dużo tematów, że już nie daję rady. Stąd prośba, oglądajcie te vlogi od początku do końca, bo ja tam wtrąc, robię wtrącenia na różne tematy. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że nowy, stary rząd to jest operacja, która bardzo dużo nas kosztuje, bo ci wszyscy ministrowie i wiceministrowie dostali bardzo duże odprawy i to jak facet na przykład przestał być ministrem na przykład na 8 godzin albo 2 dni no to też dostał odprawę, a to są duże odprawy i także jeśli ktoś był ministrem w poprzednim rządzie i jest ministrem w nowym rządzie, to odprawę i tak dostanie. No ci, którzy odeszli, tym bardziej podostawali odprawę, to są gigantyczne odprawy. A dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że jakby boli mnie tyłek, że ktoś dostał pieniądze. Znaczy... Że dostał mnie boli, wolałbym, żeby zarobił. O, ja na przykład zarabiam pieniądze, dzięki swojej pracy mam pieniądze, a oni właśnie dostali. Um, dostali za to, że okazali się niekompetentni i, i powiedziano: wypadaj, nie? Ale szczególnie jest to ważne w kontekście tego, jak PIS traktuje urzędników, czyli ludzi, którzy tyrają na tych polityków, no bo urzędnikom, którym się należą odprawy w przypadku zwolnienia, i to wynika jakby z umowy, którą oni zawarli z pracodawcą, te odprawy zostaną bardzo mocno obcięte, bo nie ma pieniędzy, jest kryzys. Czyli, ludziom, którym obiecano, gdy się na przykład zatrudniali 20 lat temu, to teraz im się to zabierze, gdzie to jest element umowy, element pracy, ale dla polityków hajsiwo jest, prawda? No właśnie. No i ten pan Czarnek, słuchajcie, rano źle się poczuł, głowa go bolała. Głowa go bolała, w związku z tym poszedł do lekarza i zrobił sobie test na koronkę. I wyniki miał już po kilku godzinach. I od razu poszedł z tym do mediów i zrobiła się wielka draka, o którą za chwilkę będę opisywał, która się nazywa potocznie właśnie tym kwarantanną rządu. Co jest ciekawe. Po pierwsze, ciekawe jest to, dlaczego człowiekowi, którego głowa zabolała, przyszło na myśl, że ma koronkę. Ból głowy nie jest typowym objawem koronki. Druga rzecz, dlaczego został skierowany na badania, skoro, żeby skierować na badania, jeszcze niedawno trzeba było mieć cztery objawy, a teraz przynajmniej część tych objawów, czyli na przykład, to są tak: wysoka gorączka duszności, kaszel i utratę węchu i smaku. To Kiedyś były cztery te teraz większość z tych. No, żadnym z tych objawów nie jest ból głowy, czyli pan Czarnek nie powinien być skierowany na testy. A po drugie, jak to jest, że nam się mówi, że te testy to tak długo trwają i ludzie po kilka dni czekają na koniec tych testów, a pan Czarnek formalnie yy, zwykły poseł. Kilka godzin czekał, bardzo, bardzo dziwne to jest, moi kochani, niesamowicie jest to dziwne. Jeszcze dziwniejsze jest to, jaka potem zapanowała panika, yy, i to wyraźnie podsycana przez same środowiska prawa i sprawiedliwości, bo to oni yy, robili takie podsycające panikę tweety. To oni deklarowali, że chętnie by w mediach porozmawiali. Właśnie taka panika na zasadzie, że cały rząd zostanie zamknięty. Słuchajcie, wielka, oficjalna prośba do pana prezydenta, czy możemy przełożyć to za na później, bo wiecie, rozumiecie, tutaj taka wirus, wielka zaraza, wszyscy możemy z tego nie wyjść, może być bardzo, bardzo źle i w ogóle i w szczególe i, i, i w ogóle jest strasznie. Informacja o tym, że ludzie, którzy się z panem Czarnkiem stykali, to wszyscy pójdą na kwarantannę. No niesamowita wręcz medialna rzeźnia. Co ciekawe, kochani moi, że jest ciekawe, że słuchajcie, decyzję o tym, że wszyscy ci ludzie, którzy się stykali z panem Czarnkiem, ale chyba jednak nie wszyscy, bo. Bo część z nich widziałem w mediach we wtorek, ale może takie stykanie z panem Czarkiem nie oznacza stykania z panem Czarkiem. Może chodzi o specyficzne stykanie z panem Czarkiem. Nieważne. Ważne słuchajcie, że informacja o tym, że ci ludzie będą objęci kwarantanną, podjął uwaga podjął państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Lublinie. Kochani, Czyli tak, to świetnie nazwa, państwowy powiatowy. To jest państwowy w tym sensie, że to państwo go jakby zatrudnia, że on ma rangę urzędnika państwowego, ale ranga, jego szczebel to jest powiatowy inspektor sanitarny w Lublinie. Czyli jakiś pan ze szczebla powiatowego, czyli bardzo niskiego, w Lublinie podjął decyzję co do zdarzeń, które miały miejsce w. w ja rozumiem w, w dużej części czy w większości w Warszawie, bo to w Warszawie pan poseł spotyka się z innymi posłami, same. To w Warszawie pan poseł spotyka się z kandydatami na ministrów i tak dalej, i tak dalej. Politycy głównie, słowo pracują, to ciężko przechodzi przez usta, no funkcjonują w Warszawie, tak? Czyli większość tych zdarzeń miała miejsce w Warszawie. Hmm. A podjął taką decyzję facet z Lublina. Dlaczego to jest skrajnie niebezpieczne? no dlatego, że tutaj został zrobiony bardzo niebezpieczny precedens, gdzie złamano coś, co ja bym nazywał taką rejonizacją. O, to jest dobre słowo w kontekście medycznym: rejonizacja. Czyli co do zasady powinno być tak, że decyzję co do człowieka podejmuje urzędnik, lekarz itd. Zgodnie z jego miejscem zamieszkania. Czyli, jeżeli, czy, zgo, czy miejscem zamieszkania, lub miejscem, na którym dana sytuacja się zdarzyła, prawda? E, czyli, jeśli to się zdarzało w Warszawie, powinien być z Warszawy. E, jeśli ci ludzie, z którymi on się stykał i będą skierowani na kwarantannę, mieszkali w Warszawie, to będą być w Warszawie. Jeśli z Krakowie, to w Krakowie. A tu Lublin. Słuchajcie, takich powiatowych e, inspektorów sanitarnych. Jak mniemam, jest bardzo dużo. Sądzę, że tyle samo co powiatów, a powiatów w Polsce jest naprawdę sporo. W związku z tym, na pewno znajdzie się co najmniej jeden, który zechce być bardzo usłużny ewentualnej władzy i podpisze decyzję o skierowaniu na kwarantannę, a potem trzymaniu na tej kwarantannę dowolnego człowieka i nawet nie spyta, e, nie spyta dlaczego. Panie, to jest skrajnie niebezpieczne, bo w tym momencie. To, że koronka jest wykorzystywana politycznie, no to chyba gołym okiem widać, prawda? Ale w tym wypadku może być jeszcze tak wykorzystana politycznie bardzo, bardzo niebezpiecznie, czyli ktoś tam na przykład, nie wiem, jest liderem jakichś protestów. Na przykład protestów górniczych, albo protestów rolniczych, albo protestów przedsiębiorców, którzy mają dość tego, że im rząd e, niszczy. Dorobek ich życia niszczy im firmy, albo po prostu protestów społecznych ludzi, którzy mają dość tego, że rząd im niszczy Polskę, albo um, protesty rodziców, którzy mają dość tego, że PiS zadłuża nasze dzieci, wnuki i prawnuki, a nawet jeszcze praprawnuki, tak? No i teraz kurczę, taka typowo, czysto hipotetyczna sytuacja. Mm, są, są organizowane te strajki, PiS obsrywa zbroje, no bo się okazuje, kurde, że um, jednak tych ludzi wychodzi na ulicę coraz więcej. E, te protesty się nasilają. E, już wiadomo po protestach pod tytułem strajk przedsiębiorców, że lepiej tych ludzi nie próbować pacyfikować siłą, bo to tylko wzmacnia te strajki. Coś trzeba, kurde, zrobić, prawda? Jakoś trzeba to spacyfikować. Ale tak, żeby nie było pacyfikacji, nagle, zupełnym przypadkiem, kompletnie zupełnym przypadkiem, bez jakiegokolwiek związku, mm, jakiś tam powiatowy y, inspektor sanitarny, nie wiem, wymyślę, y, wymyślę jakiś, y, y, jakiś powiat, żeby się z niczym nie kojarzył, powiedzmy Kaczogród, o, powiatowy inspektor sanitarny powiatu Kaczogród, albo... Albo Mysz Ogród. O, już się całkiem nie będzie z niczym kojarzyło. Mysz Ogród stwierdza, że no, ci ludzie to na pewno mieli kontakt z wirusem e, i na kwarantannę. Przypominam, że specustawa covidowa, która powstała przy współudziale praktycznie wszystkich posłów, tylko 10 miało jaja zagłosować przeciw, e, nie przewiduje ścieżki odwoławczej. Czyli. Taki inspektor sanitarny to jest nasz pan i władca. On powie, masz siedzieć w domu, nie wolno ci wychodzić? To masz to robić. I nie pytać, dlaczego? Nie pytają ci o imię, jak, jak, jak rapował pan Duda, tak? no bo walczą z ostrym cieniem mgły, prawda? Ehm, nie masz nie pytać, masz robić, to, co ci każą i modlić się, żeby im się odwidziało. Nie ma ścieżki odwoławczej do sądu ani nic, ehm, a jak wyjdziesz, jak złamiesz... Panie, 8 lat pierdla. No, chyba że jesteś panem Szumowskim, to wtedy powiesz, że, że już wyzdrowiałeś. No, ale wierzę w to, że naprawdę wyzdrowiał i wierzę w to, że naprawdę ma na to kwity. E, przynajmniej chcę wierzyć. E, no bo inaczej, ale mam nadzieję, że ktoś to sprawdzi. E, także bardzo, bardzo dziwne to jest. Bardzo dziwne. No i mamy tą całą akcję, Um, no, i, no, i, no, i jest ta wielka panika, e, i tak dalej, że proszę bardzo, tutaj, co to będzie, co to będzie, rząd na kwarantannę, jak tak można, prawda? E, że kto będzie rządził naszym krajem, a co będzie, jak Rosja akurat wtedy e, zaatakuje. No, dziwnym trafem, akurat wtedy gruchnęła też informacja, że wojsko polskie będzie, y, 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 będzie y, ćwiczyło na wypadek, gdybyśmy, gdyby był jakiś nalot na ludzi, Ludność cywilną w Polsce, czyli to co się tak bardzo kojarzyło, pod, taka spirala strachu, przerażenia się, nakręca, no bardzo, bardzo niefajna sytuacja, prawda? Trwało to dobę, nie całą, albowiem już następnego dnia, we wtorek, rząd został zaprzysiężony. Oczywiście szopa nie, szopka nie zrobiona niesamowicie, no bo żeby się Państwo nie pozarażali, to nie było to w Pałacu Prezydenckim, tylko w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wszyscy byli zamaskowani, wszyscy poza jednym e, posłem, który od teraz jest ministrem i wicepremierem, panem Kaczyńskim, nosili e, rękawiczki, mm, ale to chyba nie musieli bo pan prezydent zamiast zbesztać tam zwykłego posła, że tutaj może go zarazić, że to niedobra jest, to pan prezydent sam zdjął rękawiczki, żeby podać panu Kaczyńskiemu yy, gołą dłoń, co oczywiście jest pięknym, kulturalnym gestem, no bo nie powinno się podawać dłoni w rękawiczce, no ale teraz mamy te chore zasady, które kulturę mają gdzieś i ta epidemiologia jest większa, także bardzo, bardzo dziwna sytuacja, no właśnie szopa, duża, w ogrodach, duże dystanse, widzki no bo Boże, Boże drogi, straszna, straszna rzecz, już nie ma problemu, zaprzysiężyli sobie po, po kolejnym dniu i na penisa zadrożyć temat. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. I co moim, i, i teraz tak, czy jest to możliwe, że taką akcję medialną e, zrobiono tak po prostu, przypadkiem, i że to nie ma żadnego związku z niczym? Nie, nie wierzę w to. Znaczy, nie wierzę w przypadki. Moim zdaniem to było od początku zaplanowane i przeprowadzone, i to nie są żadne spiskowe teorie. Generalnie tak jest w polityce, że, jak, że politycy zachowują się trochę jak presti, prestigidali, iluzjoniści czyli za każdym razem, gdy skupiają naszą uwagę na czymś, to chcą, żeby nasza uwaga nie była skierowana gdzie indziej, bo tam gdzie indziej robią rzeczy, które są dla nas bardzo groźne. Czyli mówiąc krótko, jeżeli to, to się nazywa inaczej temat zastępczy, czyli rzucają taki temat zastępczy, który nas bardzo yy, interesuje, wtedy media o tym piszą na głównych stronach, yy, o tym jest pełno w wiadomościach, a po cichutku przechodzi coś kompletnie niezauważonego, potem się dowiadujemy dopiero po jakimś czasie, co się stało. O co tym razem może chodzić? O bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim do są protesty coraz bardziej wkurzonych grup społecznych. W związku z tym są coraz, coraz to nowe, jakby nakładane na nas obostrzenia, a w zasadzie zapowiedzi tych nowych obostrzeń, które bardzo mocno mogą być wykorzystywane do, wykorzystywane do uniemożliwiania legalnych protestów. O, w ten sposób, że no, jak już powiedziałem, weźmie się kogoś na kwarantannę, e, zrobi się zakaz zgromadzeń powyżej pewnej liczby ludzi, i tak dalej. To są górnicy, rolnicy, i, i przedsiębiorcy, antyludzie, którzy twierdzą, że koronki nie ma, i cała masa różnych, różnych osób. Tak jest coraz więcej tych protestów. Ale także jest do podpisu umowa międzynarodowa już taka gdzie pan prezydent może to podpisać w każdej chwili wcale bym się nie dziwił gdyby podpisał wczoraj że o umowie na jakiej zasadach będą stacjonować w Polsce amerykańscy żołnierze na ten temat robiłem oddzielny vlog więc powiem tylko tyle że amerykańscy żołnierze w Polsce będą mieli lepiej niż Polacy w Polsce I to jest jedno zdanie które całkowicie to wszystko um, pokazuje jest też, opcja pod tytułem, jest też opcja pod tytułem takim, że chodzi o to, że już wyszło na światło dzienne to, co ja mówiłem od wielu miesięcy, ale teraz wreszcie to zauważyły media głównego nurtu. Ciekawe, czy same, czy zerżnęły ze mnie. Jak bardzo zostaliśmy zadłużeni, jak bardzo te długi są niemożliwe do spłaty, jak bardzo PiS poukrywał zadłużenie, prawda? No to to jest takie dość poważne i sądzę, że powinniśmy się interesować tym, że PiS nas tak zadłużył, że samo odsetki od tego długu będą kosztowały więcej niż um, roczny, roczny koszt programu 500+. No, tak, tak mi się wydaje, że o tym powinniśmy się interesować. No, niemniej jednak jakoś się nie interesujemy, bo kwarantanna w rządzie. Mogło też chodzić o przykrycie rosnącej kuli śnieżnej podburzania ludzi przeciwko panu Czarnkowi. Ponieważ, no mówię, te cytaty z pana Czarnka, no się nawet nie, nie, nie nadają do zacytowania, bo jakby mi to ktoś wyrwał z kontekstu, by mnie po prostu zniszczył. Um, no mówiąc krótko, no pan Czarnek mówił rzeczy, które, no, które po prostu nie powinny przejść przez usta. Um, mam nadzieję właśnie, że mówił to w kontekście. No i było, w związku z tym, no nawet, nawet zwolennicy PiSu zaczynali nabierać niechęci do pana Czarnka. I zaczynali bardzo mocno, jakby to powiedzieć, no i ta niechęć przekładała się na nie, niezadowolenie, że on wejdzie do rządu, a to z kolei przekładało się na nie, niechęć i niezadowolenie co do całego prawa i sprawiedliwości. No i nagle Bach zostało to przecięte, no bo przecież nikt nie będzie nakręcał fali e, krytyki. On przeciwko człowiekowi, który może odejść z tego świata, bo ma śmiertelną chorobę, prawda? No, o ile na przykład ja to mogę polemizować, czy koronka jest naprawdę aż tak bardzo groźna, jak nam o tym mówią, no to na przykład takiemu TVN-owi już nie wypada, bo TVN, z, yy, bardzo jakby, wespół, zespół na przykład z TVP, no, nakręca nam tą, yy, chciałby się powiedzieć, panikę, yy, paranoję, a na pewno obawy i, yy, i lęk przed koronką, prawda? A także to wszystko może o to, o to wszystko chodzić, tak? Ale i wcale bym się nie zdziwił, <coughs> gdyby to zostało zerżnięte z pana Trumpa. Pan Trump też złapał koronkę, prawda? I e, nagle ci wszyscy, którzy go hejtowali, mówili, że on taki zły niedobry, nagle dostali, ale jak to? Piszesz takie złe rzeczy o człowieku, który może odejść z tego świata? Słuchajcie, do tego doszło, że jego. E, że jego, mm, że jego ten mm, że jego konkurent polityczny musiał pokasować wpisy na, w mediach społecznościowych, w których go atakował, no bo no wiecie, chorego nie wypadało. Także mogło chodzić o to wszystko, ale mogło też chodzić o dwie inne rzeczy. O dwie inne. Między innymi o, pierwsza to kwestie wojskowe. Słuchajcie, albo armia. Zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie i organizuje manewry, ćwiczenia, um, przymusowe wcielanie do woja, żeby zwiększyć liczbę rezerwistów, czyli ja tutaj się odwołuję do tych słynnych słów pana Błaszczaka, czyli że na przyzmusowe ćwiczenia będą wzywani także cywile, nie, osoby, które nigdy nie były w wojsku, czyli cywile itd. itd. No albo zagrożenie w, jest dla Rzeczpospolitej jest realne i po prostu wojna wisi w powietrzu, no albo jedno z dwóch. Jeżeli wojna wisi w powietrzu, no to sądzę, że. No, że jest to bardzo ważne i powinniśmy się tym interesować. Natomiast rządowi na pewno by zależało, żebyśmy się tym nie interesowali. Zwłaszcza jeśli, nie daj Boże, znowu przyjdzie nam <laughs> walczyć nie za nasz kraj, tylko na przykład Amerykanie będą sobie e, <laughs> walczyć do ostatniego Polaka, prawda? Albo też armia jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialna: no bo nam się mówi, że na groby rodziny to nie powinniśmy jechać, bo wirus, a armia co? bierze ludzi z różnych stron kraju, pakuje ich do koszar, gdzie śpią w słabych warunkach sanitarnych, na bardzo wielkich salach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tam to się choróbska mnożą jeden przez drugi, nie tylko koronka, więc koronka także, no także, no, no, albo są nieodpowiedzialni, no bo naprawdę, jeśli nam nic nie zagraża, to te y, manewry można zrobić, jak ta koronka przejdzie, no albo nam coś bardzo poważnego zagraża, ale to musi być bardzo, bardzo realne i poważne zagrożenie i wtedy powinniśmy móc jako społeczeństwo zapytać o co kaman, nie? Czy naprawdę ktoś chce nas zaatakować, a może yy, Amerykanie, jak to wielokrotnie miało miejsce w przeszłości, robią się agresywni, chcą na kogoś napaść i chcą to zrobić wspólnie z nami, a my się na przykład boimy, że wtedy dostaniemy kontrę od Rosji czy coś takiego, no trzeba by o tym wiedzieć, także jedno z dwóch. Także słuchajcie, te ćwiczenia Renegade, o których był materiał o 15 we wtorek, to jest coś, co naprawdę powinno nas interesować, to jest bardzo, bardzo groźne. Przypominam, że to są ćwiczenia takie, co armia zrobi na wypadek tego, jakby w Polsce dochodzi, zaczęło dochodzić do nalotów na ludność cywilną, ale takich nie, że jest nalot, nie wiem, ludzi po, polujących na promocję w Lidlu, tylko taki nalot w Powietrza, wiecie, bombowce te sprawy, takie klimaty. No też przy okazji, jakby ta sprawa kwarantanny rządu przykryła to, że w Polsce nie ma praktycznie schronów dla ludzi. Więc gdyby się taka, taka, takie zagrożenie zrealizowało, no to rząd, urzędnicy wysokiego szczebla, oni się wszyscy uratują, a my przejdziemy do wieczności. Także. To jest też coś, co moim zdaniem ludzie powinni się wkurzyć, że w Polsce nie ma schronów. Genera generalnie nie ma schronów. A jak są, to są zdewastowane. A już na pewno prawie nikt nie wie, gdzie są. Misza się trzeba do nich udać. Nie ma tak zwanych planów ewakuacji. E obrona cywilna praktycznie nie istnieje. I to jest naprawdę sorry, ale to jest naprawdę popierdzielone. nie? Ehm, no właśnie. Ale może to także, uwaga, podsycać korona paranoję. Z jakiegoś powodu rząd y, tą korona paranoję zaczął podsycać. Y, być, są różne teorie na ten temat. Ja teraz nie będę w nie wchodził. Generalnie jest fakt. Podsyca. Tak jak jeszcze kilka miesięcy temu pan Morawiecki mówił, że już wygrali z zarazą. PiS ogłosił koniec epidemii. Y, y, pan Morawiecki pochwalał nienoszenie maseczek y, na wiecach. E, mówił, że ten wirus jest w odwrocie i, i, i wygrali, i tak dalej, i tak dalej. Tak od kilku tygodni, no straszą wręcz przeraźliwie e, i fakt, że tych nowych przypadków zakażeń jest coraz więcej, coraz więcej. Niemniej jednak, no, taką mamy porę roku, że generalnie ludzie chorują, e, bo to już, już przyszła jesień, tak, już jest październik. E, więc niestety jest to troszeczkę naturalne. Tych ludzi, których wykończył tylko COVID, to dalej są pojedyncze przypadki. I choć oczywiście e, bardzo szkoda tych ludzi, ja, ja każdemu z nich współczuję i ich krewnym też współczuję, no niemniej jednak korona-paranoja, śmiem twierdzić, że wykańcza dziennie więcej ludzi niż kilka. Według moich szacunków, kilkaset do kilku tysięcy. Nie kilku tysięcy to przesadziłem, ale kilkaset tak. A jak nie, to wykończy wkrótce. Um, bo to jest takie wykańczanie, um, powiedziałbym, z, um, z, odroczoną, um, z odroczonym terminem, tak? No bo jeśli ktoś w wyniku korona paranoi się na przykład nie leczy, a ma wieńcówkę, no to teraz nie kończnie, ale kończnie za dwa lata, czy za, za pół roku, za rok, a jakby się leczył, to by pożył jeszcze 10, 20. Jak ktoś yy, nie zdiagnozuje sobie raka, no to też to mu życie bardzo mocno skróci, ale nie też także od razu że mi się wydaje, że jakby tempo odchodzenia Polaków z tego świata bardzo się zwiększy, tylko tak za rok, dwa, za trzy, no i mam nadzieję, że wtedy już przynajmniej oficjalnie skończą z tą paranoją, nie będą próbowali mówić, że to koronka nas wykończyła, prawda? No ale z jakiegoś powodu teraz jest znowu to nakręcane i jednocześnie wypływają informacje właśnie o tym, że no pan Szumowski to być może miał gdzieś nie tylko noszenie maseczki, której nam sam kazał, i tak dalej i tak dalej. Tylko jeszcze kilka rzeczy więcej, tak? No ale no i teraz, proszę bardzo, ten rząd. Ale przede wszystkim to ludzie takim głównym argumentem ludzi, którzy nie, do, nie, nie yy, uważali, że to wszystko jest paranoja, że to jest w, w takie wszystkie sztuczne. Ym, drugim głównym argumentem był takie, że rząd ma to w dupie. Czyli, że nam każe, a, a sam się nie stosuje, prawda? To jest, co prawda, nie rząd, tylko parlament, ale z parlamentu do rządu blisko, przecież to parlament zatwierdza rząd, no to przecież na sali plenarnej nikt nie miał maseczki. Wiem od posła Dziambora, powiedział to publicznie na wywiadzie u mnie we wtorek, nie, w poniedziałek, koło 21.45 opublikowałem, nikt nie miał maseczki na ostatnim posiedzeniu, tak? Czyli tak, nam każą nosić, sami nie noszą. My musimy założyć, nawet jak wchodzimy do spożywczaka, gdzie jesteśmy my i sprzedawczyni, czyli dwie osoby, oni nie noszą na sali, gdzie jest 460 osób, przepraszam, posłów, plus obsługa techniczna i tak dalej. Obsługa techniczna dosi. No i kancelaria Sejmu każe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No, i że rząd je nosi, no to teraz, proszę bardzo. Nie dość, że noszą i to ostentacyjnie, to jeszcze okazuje się, że ich też siepie. Czyli, że to nie jest taki e, wirus, e, wirus wy, wy, wydu, wydumany, tylko prawdziwy. No, tak ludzie myślą, nie? no ja śmiem twierdzić, że poczekamy, zobaczymy, jak długo, jak szybko ci ludzie się, się ozdrowią, tak? O tym będzie oddzielny wlong już niedługo, no ale Trump się ozdrowił po trzech dniach, co jest niezgodne z dotychczasową wiedzą medyczną, żeby tak szybko wy, wyleczyć się z koronki. Ciekaw jestem też, z jakiego testu się dowiedział, że już się wyleczył, bo jakby pozostałości po wirusie, które wykrywa też PCR, pozostają dużo dłużej, już po całkowitym jakby... Zwalczaniu choroby niż trzy dni, więc to jest fizycznie niemożliwe, że. Znaczy, nawet jakby, nie wiem, został, dostał jakiś super. Ee... Ym... Ym... Nawet gdyby, Boże, nawet gdyby jak dostał jakiś super, hiperlek, lek, on podobno dostał jakiś eksperymentalny, e, który by sprawił, że on tutaj przy bardzo zostanie jakoś ekstremalnie szybko wyleczony. No to i tak dochodzi mm, kwestia tego, że, um, że, że, że jakim testem to stwierdzono, prawda? Także jest to bardzo, bardzo dziwne. No, już zobaczymy, jak szybko się wyleczy pan minister Czarnek. No, <laughs> na razie cała ta operacja pod tytułem kwarantanny narządu, która wydawała się, że potrwa kilka tygodni, potrwała mniej więcej dobę. I tyle, kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zasłużyłem na łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Cześć, pa!